Siemano. Jak widać, ćwiczę, biegam, wyglądam. I dlatego jesteśmy z rana w fajnej firmie. Jacob już się ubrał. Jeszcze nie do końca. A co tam wybierasz? Wiecie co, zastanawiam się nad outfitem na zewnątrz. Nie. Takie. Nie, nie, to nie dla mnie. Będzie coś lepszego. Fajne ciuszki robią, co? Ja sobie wybrałem. Nie, nie, to nie dla mnie. Ale wam pokażę, co sobie wybrałem. Czekajcie. O, taki bajer do treningów. Proszę. Taki trochę komiksowy. Tutaj drugi też. Ale oczywiście poszedłem po bandzie, bo sobie wybrałem takie coś. No wake up! No i Jacob, tobie to pasowało, zobacz. Jako ministrantowi. Przepraszam bardzo, nie dałeś, że ministrantowi z 12-letnim stażem, gdzie 12 lat? Tak, gdzie w trakcie mojej kadencji byłem prezesem, ministrant, przepraszam bardzo, ale tak. To ale to nie byłeś lektorem? Lektorem byłem, ale przez pewien okres byłem prezesem ministrantów, służbem. Oj, pamiętam te czasy. Jest 12. Coś wspaniałego. 12 lat, a teraz kręci śmigłem na pokazach. Ja byłem tylko 3. Ja byłem tylko 3. 3 lata też byłem ministrantem. Ty słuchajcie, ubrał tego lajkra i chyba nie umie ściągnąć, bo cały czas w nim łazi. Nie przyznam, że ciężko ściągnąć. Pokaż jak ściągnąć. Zobaczymy. Ty, to idzie ci dobrze. Pociągnij, Dawid. Sam se ciągnij, nic Dawid, nie będę. Dawid, ciągnij. Nie będę nic ciągnął. Ciągnij ty, ja ciągnij. Trzymam. Ja trzymam, ty ciągnij. Nie no. Dałeś radę. Rewelacyjnie to trzymaj, wyszło. Bo to, super. Trzymaj, bo to ciężkie. Nie wiem, czy to się spociło, jak czy tak. Wygląda. No, jesteśmy w bardzo fajnej firmie. Tutaj widać, o, co to za firma. Właśnie firma nas ubiera. Ale jestem zaspany. Ja pierdzielę. Tak to jest, jak się 2 godziny śpi. Ale ludzie sukcesu tak mają. Ćwiczę. No, biegać może nie wybiegam. Wyglądam. No, często wyglądam jak zmelanżowany. Jakob, co ty tam robisz? Przymierzam. Co przymierzasz? Przecież tam są same damskie rzeczy. A ciebie nigdy nie kręciły damskie ciuszki. Chory jesteś, to ciebie za facet, Dawid. Nie chcę takich fajnych, obcisłych leggingsów albo szpilek. Masz nie każdego faceta. I tym właśnie miłym akcentem zakończmy to, ten filmik.